Jeśli chodzi o takie najczęstsze błędy, które popełniają Polacy przy stosowaniu higieny jamy ustnej, jest to zbyt krótki okres mycia zębów. My, stomatolodzy, zalecamy, żeby zęby myć około 3 minut, niezależnie czy myjemy szczoteczką elektryczną, czy szczoteczką manualną zęby. Natomiast z badań statystycznych wynika, że 75% Polaków myje zęby poniżej 3 minut. Jest to zbyt krótki okres. Dodatkowo stosujemy złą technikę szczotkowania. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby myć zęby tak, jak uczono nas w szkole, czyli ruchami okrężnymi. Niestety w wieku dorosłym jest to już błąd. Dodatkowo nie używamy wszystkich przyrządów, które mamy dostępne na rynku do dbania o higienę jamy ustnej. Zazwyczaj ograniczamy się tylko i wyłącznie do używania szczoteczki do zębów, która czyści 3 z 5 dostępnych powierzchni zębów. 2 zatem zostają zupełnie nietknięte i mogą być niszczone przez bakterie. Jedynie 14% Polaków używa nitki do zębów. Nie czyścimy nicią, nie usuwamy resztek pożywienia z pomiędzy zębów, z przestrzeni międzyzębowych. Aby unikać niespodzianek i nie mieć problemów z zębami, jedynie dbać o to, żeby co pół roku przychodzić na wizytę do stomatologa, najlepiej jest odpowiednio długo czyścić zęby, używać dodatkowych przyborów do higieny jamy ustnej, na przykład nitki do zębów, irygatory bądź płukanki do jamy ustnej. Trzeba przychodzić regularnie na wizyty kontrolne, ponieważ jesteśmy w stanie wtedy co pół roku wychwycić małe ogniska zapalne, wyleczyć je we wczesnym stadium. Nie dopuszczamy do rozwoju próchnicy i do przykrych powikłań, które mogą wystąpić z powodu zaniedbania i przeoczenia małego ogniska próchnicowego. Jeśli chodzi o takie ekstremalne przypadki z mojej praktyki, to przypominam sobie w tej chwili młodego mężczyznę. O ile pamiętam, miał około 20 lat. Przyszedł do mnie z powodu, jak to określił, narośli na zębie, pod której często krwawiło. Bardzo dziwny przypadek, bo nie spotykamy się z takim normalnie w nomenklaturze stomatologicznej. W badaniu klinicznym okazało się, że pacjent ma bardzo duże złogi kamienia nazębnego, które były mniej więcej szerokości zęba dodatkowo. Po usunięciu kamienia okazało się, że pod spodem była bardzo duża odleżyna na dziąśle i rzeczywiście mocny stan zapalny jak najbardziej mógł sprawiać dolegliwości bólowe temu pacjentowi. Po usunięciu kamienia, tydzień później na wizycie kontrolnej, okazało się, że dziąsło wróciło już do swojego stanu. Pacjent przestraszył się bardzo i od tego momentu czyścił dużo lepiej zęby, oczywiście po odpowiednim instruktażu higieny jamy ustnej.